jak tam u ciebie te twoje 5 minut? Czy ono to trwa nadal? Czy już czujesz, że trochę przeminęło? Jak to wygląda? Ciężko powiedzieć, bo przez moje zawirowania życiowe, zawodowe można powiedzieć, showbiznesowe, trochę zaniedbałem swoje życie prywatne, więc postanowiłem trochę je podreperować. Obecnie studiuję e-biznes w ciekawej szkole warszawskiej i rozwijam też waszą firmę odzieżową. Na tym się skupiam teraz, to jest moja pasja, po części też sposób na zarobek. Do tego jeszcze prywatnie udało mi się znaleźć drugą połówkę, więc w sumie tak moje życie prywatne trochę się ustabilizowało, więc myślę, że to jest dobry fundament do tego, żeby myśleć o czymś dalej. Jeżeli pojawi się jakaś fajna propozycja, skorzystam jak najbardziej. Póki co jestem szczęśliwy, bo udało się dopiąć życie prywatne, odnaleźć się w Warszawie w życiu codziennym, więc jestem szczęśliwy. A gdzie dzisiaj jest druga połówka? Dzisiaj nie ma jej ze mną, ale póki co nie chcę zdradzać jeszcze szczegółów. Generalnie nie chciałbym w ogóle zdradzać szczegółów, bo swoje życie prywatne nauczyłem się, że chciałbym utrzymać troszeczkę z dala. Gdzieś to jest bardzo istotne, żeby jednak mieć tą chwilę, kiedy wrócimy do domu, tego spokoju, z dala tego wszystkiego, co tutaj widzimy na co dzień. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby mieć swoją oazę. I ja dążę do tego, żeby ona była zachowana tylko dla mnie. Może kiedyś okaże się, że ujrzy światło dzienne. Póki co jest to tylko moje, więc jestem szczęśliwy z tym, jak jest. A czy pojawił się już temat ślubu? Proszę? Pojawił się już temat ślubu? O, to jeszcze nie jest tak zaawansowany etap, jednak no, myślę, że jeżeli ktoś śledzi moje poczynania, to wie, że łatwo się nie zakochuje i generalnie stronię od różnych krótkich relacji, tylko te głębsze. A po 4 latach bycia samotnym myślę, że wszedł moment na to, żeby jednak spróbować czegoś więcej i nigdy nie szukałem. Samo to przyszło, więc super. Ale przyszło samo. Możesz powiedzieć chociaż, jak poznaliście się? Generalnie bardzo przypadkowo. To nie jest temat, który ja uważałem zawsze, że takie rzeczy pojawiają się i przychodzą samoistnie, nie można ich szukać, bo to po prostu nie ma sensu. I tak było w moim przypadku, nigdy nie szukałem, zawsze uważałem, że trzeba czekać i tyle, no i tak się stało.